momencie, gdy jesteśmy zaproszeni, aby wspólnie oczekiwać modlitewnie na obiecanego nam przez Chrystusa wspaniałego, zapowiadanego gościa, nauczyciela, pocieszyciela, Ducha Świętego, chcielibyśmy w pierwszym kroku tego naszego przygotowania spróbować zobaczyć, czego się dowiadujemy o tym gościu, o Duchu Świętym, co o nim wiemy, w jaki sposób go sobie Kościół i sztuka wyobrażaliśmy przez tysiąclecia. Można by powiedzieć w pewnym sensie, że to wszystko, co dociera do nas na temat Ducha Świętego, jest związane z jego autobiografią, bo tak chyba trzeba nazwać Pismo Święte. Kiedy rzucimy okiem na tekst Pisma Świętego, to zauważymy, że w pierwszych i w ostatnich słowach Pisma Świętego znajdujemy odwołanie właśnie do Ducha Świętego. Zobaczmy. Księga Rodzaju, pierwsze dwa wersy i słyszymy tam następujący opis. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. A więc tam, w tym pierwszym momencie wszystkiego, co zaistniało, był już obecny Duch Święty. Gdy kartkując od deski do deski tekst Pisma Świętego, docieramy do ostatniego akapitu, do ostatnich słów Pisma Świętego w Apokalipsie, w 22 rozdziale, znajdujemy w 17 wersecie takie oto słowa. A duch i oblumienica mówią: przyjdź. A kto słyszy, niech powie: przyjdź. I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie. Kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. W tych ramach zakreślonych przez tekst Pisma Świętego mamy jednak pewien kłopot, bo ta natchniona przez Ducha Świętego, sprowokowana całymi dziejami zbawienia, historia jego działania jest jednocześnie historią, w której jest on bardzo starannie ukryty. Można by powiedzieć, że Duch Święty jest w zasadzie wielkim nieznanym, bo ciężko powiedzieć nieobecnym, ale na pewno nieznanym Pisma Świętego. Patrząc na Stary Testament, ta nieznajomość natury, rzeczywistości Ducha Świętego była tak głęboka, że mówiąc o tym Bożym Duchu, najczęściej autorzy biblijni wspominali o bardziej rodzaju oddziaływania typu energii, siły, potęgi, mocy, a ciężko tam znaleźć jakieś odniesienia do osoby jako takiej. Także początek Nowego Testamentu niewiele tutaj wnosi. Pojawia się Duch Święty nad Jezusem w postaci gołębicy i tyle. W Ewangelii Jana pojawia się natomiast już obietnica Ducha Świętego jako tego, który ma wyraźnie zarysowane cechy osoby. To jest ktoś, kto będzie naszym rzecznikiem, naszym adwokatem, obrońcą, tym, który będzie udzielał nam wsparcia, parakletos. To będzie ten, który nas nauczy wszystkiego, przypomni i wreszcie będzie tym, który nie emanuje, a przychodzi, pojawia się, spotyka nas. A więc widzimy, że dopiero Nowy Testament przynosi odrobinkę więcej tego spojrzenia na tajemnicę, na rzeczywistość Ducha Świętego. Ale mimo wszystko, nawet patrząc na cały Nowy Testament, to, czego dowiadujemy się o Duchu Świętym bezpośrednio, jest bardzo ograniczone. A więc doświadczamy tego, że jest jakaś niesamowita tajemnica w tym, że Bóg, mówiąc o sobie, jest w jakimś sensie ukryty. Już w Starym Testamencie bardzo czytelne było to ostrzeganie: uważajmy, byśmy nie sprowadzili Pana Boga do jakiegoś obrazu, do jakiegoś znaku, do jakiegoś symbolu, do podobieństwa, do bożka, który będziemy pokazywali sobie zamiast dotykania rzeczywistości świętości Boga. I tutaj
Ta ostrożność Kościoła jest bardzo wyraźna. Zarówno na płaszczyźnie teologicznej, jak i również na płaszczyźnie tego obrazowania symbolicznego, obrazowania artystycznego. Myślę, że warto sobie zdać sprawę z tego, że na przestrzeni wieków właściwie Kościół był bardzo ostrożny, bardzo uważny, jeżeli chodzi o symbole, którymi się posługiwał w odniesieniu do Ducha Świętego. Pierwszym podstawowym, takim najwcześniejszym symbolem, który w sztuce chrześcijańskiej się pojawił, jest oczywiście znak gołębicy, nawiązującej do białej gołębicy, nawiązującej do sceny chrztu pańskiego. I znajdujemy go już w malowidłach z III wieku. To, że Ducha Świętego nie da się tylko pokazać w postaci statycznej, było podkreślone także tym, że od początku VI wieku mniej więcej nad ołtarzami i nambonami instalowano zawieszonego Ducha Świętego jako złotą gołębicę i w momencie przeistoczenia tym Duchem Świętym trzykrotnie poruszano, symbolizując, sygnalizując, że to jest dynamiczna rzeczywistość objawiająca pojawianie się, działanie tego Ducha Świętego. To ten obraz taki bardzo intuicyjny, a jednocześnie jeden z bardzo niewielu tak naprawdę występujących w sztuce chrześcijańskiej. Innym obrazem, znakiem obecności Ducha Świętego, innym momentem, który Kościół bardzo mocno identyfikuje z obecnością Ducha Świętego, jest oczywiście moment narodzin Kościoła, czyli Pięćdziesiątnica, moment zesłania Ducha Świętego. I temu zarówno w opisie biblijnym Dziejów Apostolskich, jak i w symbolice sztuki chrześcijańskiej towarzyszy znak płomieni ognia, czy też szerzej ujmując to, znak światła, jasności. Myślę, że warto przypomnieć sobie ten słynny, chyba bardzo często pojawiający się obraz gołębicy w świetliku Bazyliki Watykańskiej, kiedy przez niego promienie światła skierowane są na ołtarz. Bardzo podobną funkcję w kościołach, zwłaszcza barokowych, pełnił snop światła, również padający do wnętrza świątyni przez latarnię, przez otwór w kopule świątyni barokowej. Znowuż, przechodzimy coraz bardziej do podkreślania pewnej subtelności, pewnej nieoznaczoności, pewnej specyfiki Ducha Świętego jako tego, którego nie da się zamknąć w pewnym obrazie takim namacalnym, typowym dla ludzkiej wyobraźni. W okresie średniowiecza bardziej popularne stało się pokazywanie czy próbowanie pokazywania Ducha Świętego w postaci bardziej antropomorficznej, czyli w postaci ludzkiej. Jednym z takich typów obrazowania było pokazywanie Ducha Świętego jako młodego chłopca w ramionach Boga Ojca, tego, który przez Ojca jest posyłany. I ten obraz, ten typ myślenia czy symbolizowania Ducha Świętego spotkał się jednak z zdecydowanym zakazem ze strony papieża Urbana VIII w 1628 roku. Co więcej, ten obraz, który myślę, że nam jakoś jest bliski przez sztukę Rublowa, przez ikonę Trójcy Świętej, obraz pokazywania Trójcy Świętej, a więc także Ducha Świętego w kontekście Trójcy Świętej, jako jednej z osób ludzkich, z trzech młodzieńców podobnie ubranych, stanowiących wspólnotę przedstawioną na obrazie, również spotkał się po pewnym okresie popularności z uwagami krytycznymi ze strony z kolei papieża Benedykta XIV, który zabronił tego rodzaju obrazowania w 1745 roku. Od tego czasu właściwie sztuka kościelna i nauczanie Kościoła wskazuje, że z właściwym sposobem pokazywania tajemnicy Ducha Świętego jest ograniczenie się do tego symbolu, którego sam Bóg zechciał użyć, pokazując się jako gołębica. I to dotyczy zarówno przedstawień indywidualnych, jak i
całkiem niedawno, bo bez mała 100 lat temu, w 1928 roku, Święte Oficjum również wskazało, że pokazywanie Ducha Świętego w kontekście Trójcy Świętej także powinno być ograniczone do tego obrazu gołębicy. Pytamy się zatem, dlaczego Kościół taką barierę stawia dla naszej wyobraźni, tak bardzo strzeże tego, żebyśmy nie wchodzili za bardzo w wyobrażanie sobie Ducha Świętego jako osoby, którą znamy na podobieństwo osób ludzkich. Odpowiedzią chyba jest to, że gdy dotykamy tajemnicy Jezusa, który był naszym bratem, tym, którego można jakoś zdefiniować przez to, co widzimy, jak go doświadczamy bezpośrednio. Jest pewna pokusa, że możemy niechcący tę wielką tajemnicę Boga zredukować do tego, co widoczne. A my przecież nie chcielibyśmy, aby ten dar, ten przyjaciel, ten nasz paraklet, który jest nam obiecany, stał się breloczkiem przymocowanym jako dodatek do naszego życia. To byłaby katastrofa, to byłaby porażka. Dlatego pójdźmy za tą intuicją Kościoła i zapraszam do tego, byśmy spróbowali ten dzisiejszy moment naszej refleksji, ten dzisiejszy moment naszej modlitwy przeżyć jako zwrócenie się do Ducha Świętego, jako do osoby, ale do osoby, która zawsze będzie inna niż to, co sobie jesteśmy w stanie wyobrazić. Zawsze będzie zaskakująca, nowa, świeża, fascynująca, przekraczająca najśmielsze nasze oczekiwania, najwspanialsze wyobrażenia. Abyśmy, spotykając się z Nim, przyjęli całe to bogactwo, tę głębię, tę pełnię, którą On ze sobą przynosi. Byśmy nie spróbowali opowiedzieć Mu, że ma się dopasować do naczynia, jakim my jesteśmy i przybrać kształt tego, czego my oczekujemy. To bardzo poważne zadanie, które widzimy, jak w całej historii Kościoła było pielęgnowane. Kochani, Wieczernik to było takie miejsce wspólnoty i modlitwy. W Wieczerniku Jezuickim nie będzie inaczej. Chcemy każdego dnia zaprosić Was do jakiegoś krótkiego ćwiczenia, do krótkiej modlitwy razem z nami. Dzisiaj chcemy zaprosić każdego z Was, abyście znaleźli ten fragment Pisma Świętego w Ewangelii Świętego Marka, kiedy Duch Święty zstępuje na Jezusa w postaci cielesnej, jakby gołębica. I razem z nami go przeczytajcie. To jest pierwszy rozdział Ewangelii Marka, rozdziały od 9 do 11. Kiedy przeczytasz ten fragment, pomódl się do Ducha Świętego i poproś go, aby zstąpił właśnie na ciebie, tak samo jak zstąpił na Jezusa.